Hej moi kochani, w dzisiejszym odcinku konfrontacji pomiędzy dwoma żelami do zdobień, czyli Elarto i Mousse Gel. Który lepszy? Czym one się różnią? Dlaczego robię o tym film? Oraz przy okazji potem naszym zwycięzcom zrobimy zdobienie walentynkowe, ponieważ to już zaraz. Szybko do nas mija Dzień Zakochanych, więc jak ktoś jest zainteresowany, który żel wygra, dajcie teraz znać na dole w komentarzach, który waszym zdaniem, zrobicie taką pauzę, napiszcie i zobaczcie, czy się zgodziło i czy zgadnęliście, który z nich wygra. Więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam dalej do oglądania. Bitwa pomiędzy Paint Artem z Elarto oraz Mousse Gelem z Indigo. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? Kolosalna, ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dobra, powiem wam tak, w czym jest różnica? W pigmentacji. Ten produkt kosztuje 18 z groszami, ten produkt kosztuje 25. Nie chcę to mówić źle, ponieważ ja Mousse Gele uwielbiałam, ale jak poznałam to cudo, to uważam, że nie ma lepszego. Dlaczego? Tutaj nie możemy w ogóle wymieszać tego w środku, ponieważ to jest tubka. Tutaj w razie czego, jakby nam się żel rozwarstwił, nie ma problemu, żeby to wymieszać. To jest bardzo ładny produkt, który wygląda bardzo ekskluzywnie. Coś takiego jak żele z Semilaka. Bardzo ładnie w takim jakby krysztale. Oczywiście to jest plastik. A tutaj mamy zwykłą tubkę. Różnica też jest ogromna i w cenie to jest oczywiście droższe, więc punkt dla Elarto. Dobra, teraz pokażę wam, oczywiście to trzeba tutaj dać, ponieważ no, tego nie wydobywamy z pojemnika, tylko musimy gdzieś to wylać. Bierzemy sobie cienki pędzel i zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. O to chodzi, że na przezroczystym tipsie, tutaj mam, pokażę wam, jaka jest pigmentacja tego żelu i tego. Już wam pokazuję, o co chodzi. Biorę sobie Mousse Gel, rozkładam na pędzlu i robię to tak, żeby było równomiernie produktu. I tak samo potem nałożymy sobie tego produktu z Elarto. Dobra, mamy produkt na pędzlu i teraz robimy kreskę. Patrzcie na tą kreskę. Ona jest praktycznie w pół przezroczysta od tego momentu. Praktycznie od tego. I teraz sobie wycieram pędzel. Czyszczę. Nie ma nic. I biorę sobie Elarto. Tak samo. Biorę sobie tyle samo produktu. I zaczynam robić kreskę. Tak samo. Widzicie różnicę? Moim zdaniem różnica jest kolosalna. Nie wiem, tutaj poproszę mojego kamerzystę, żeby zrobił dokładne zbliżenie, jaka jest różnica pomiędzy tym wszystkim. Także jak widzicie, różnica jest kolosalna, a nabrałam tyle samo produktu. Tutaj możliwe, że po prostu ten produkt jest gęstszy, dlatego tutaj mniej więcej nigdzie, nigdzie jest grubsza kreska, ale to tak wygląda naprawdę. Elarto jest bardziej napigmentowane, dlatego to na bok. Dla mnie numerem jeden jest to. Od teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Elarto jest number one w żelach do zdobień. Dlatego tym pięknym akcentem i tym pięknym naszym produktem zaraz wykonam stylizację walentynkową. Więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam dalej do oglądania. Ok, co do tego zdobienia będzie mi potrzebne? Będę robiła dwie litery LO. Ale także możecie zrobić VE, ale takim samym sposobem, ale po prostu inne literki, ponieważ to ma się składać jakby na inną część. Na przykład możemy klientce zrobić na innym czwartym paznokciu LO i potem tutaj VE. Dobra, będzie właśnie potrzebny ten Paint Art z Elarto i jakiś jeszcze czerwony żel do uzupełnienia serduszek, a także potem na koniec top z Elarto. Dobra, bierzemy sobie mój ulubiony, jak już wspominałam, żel do zdobień z Elarto i robię tak, robię L. L robię w ten sposób, że po prostu liniami maluję literkę
dzielę jakby sobie ten paznokieć na pół i tu będzie L. Tu będzie L i tutaj będzie serduszko. Więc sobie zostawiam taką pauzę na to serduszko. I teraz sobie robię takie jeszcze szeryfowe jakieś ozdobniki. I teraz rysuję tutaj w środku serduszko. Dobra. I teraz maluję L, teraz maluję O i robię dokładnie to samo, czyli rysuję sobie O i tutaj w pewnej części robię sobie przerwę na moje serduszko. Tak to wygląda. I teraz bierzemy wszystko do lampki. Oczywiście też chcę wytłumaczyć, że to wszystko nie ma być takie równe. To ma być pisane, tak jakbyśmy pisali. Nie tak jakbyśmy wydrukowali w komputerze z Worda. Tylko jak to ma być pisane, więc to wszystko nie ma być równe. To ma być jeszcze być fajny efekt właśnie przez to. Bierzemy sobie teraz czerwony żel i wypełniamy sobie serduszka czerwonym żelem. Tak, moi drodzy, to wygląda i potem jeszcze możemy zrobić, na przykład te serduszko mogłoby być w tym miejscu, żeby nie było tak jedno pod drugim, albo te serduszko w tym, obojętnie naprawdę, to już jak wasza kreatywność poleci, to możecie zrobić jak wam się podoba i potem V, E w ten sam sposób na drugiej ręce klientki, więc tak to, moi drodzy, wygląda i teraz potem po utwardzeniu w lampie nałożę top. Czyli punkt piąty wszystkiego elastiku z Elarto i tak to się, moi drodzy, prezentuje. Okej, także z moim zwycięzcą się z Wami żegnam. Tutaj macie filmy proponowane, to macie przycisk do subskrybowania. Dajcie znać na dole w komentarzach, czy Was to zaskoczyło, czy się tego spodziewaliście, czy to, co jakby napisaliście w komentarzach, było prawdą, czyli zgadnęliście, który żel wygra w tej bitwie. Także tak, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!